I witam Was serdecznie, tu jest Tyron i zapraszam Was na kolejny odcinek Squid Days Gone. Dotarliśmy do obozu Riki, tej całej, co mieliśmy. Tam, co spotkaliśmy raz, tu coś, co to w ogóle jest? Aha, farma żelaznego Majka, więc następna farma. Następny obóz miałam na myśli, ale nie farma. Lecz tu jeszcze coś będzie. Jak to wygląda? To mam wszystko odkryte, tu się coś pojawi, tu o, i tu tam na dół też ten, o, widzicie? Też wam mówiłam ostatnio, że coś takiego wygląda, tak? Dobrze, wskoczmy sobie, pojedziemy sobie z panią. Panią Riki, Riki Tiki. Po tego buzera, kurczę. Może uda im się go jakoś uratować, uleczyć. Sam wiesz, byłem z klasą. Czemu Uczyłem nic nie... niemieckie. Czemu nic nie mówisz? To co z nią? Z tą dziewczyną, którą przyprowadziłem, Lisą. No, co z nią? Możesz mnie do niej zabrać? Nie. Czemu? Cholera, Riki, co ci odbiło? Dlaczego nie? Nie mogę, nie ma jej tutaj. To gdzie ją zaś? Aha, Zaraz, do ja tego nie rozumiem. Co? To żelaznego gdzie Majka, jest? co? Skizo wysłał ją po zaopatrzenie. Razem z trójką Super. innych osób uderzyła do Rockcamp w poszukiwaniu zapasów. Wrócili bez niej. O Boże. Znaczy, chcesz powiedzieć, że ją zostawili? Samą w Boże. szybie? Nikt nikogo nie zostawił. Powiedzieli, że uciekła. Jezu! Boże. To mogło być cokolwiek. Wilki, świrusy, wieczyści, do wyboru, do koloru. Masakra. Co? Skiza chyba pojebało! Czemu wysłał ją na taką akcję? Czemu mi tak się Każdy zmieniła musi kamera? pracować, Nick. Tak to działa. Dobrze o tym wiesz. Boże. Nie wierzę, kurwa, słuchaj. Siedziała w Marion Forks w chuj długo, zanim ją znalazłem. Tak, to może trzeba było ją tam zostawić. No, nieładnie. Buzerek, co tam? Pisz? Kto Żyjesz? tam? Nie zmuszaj mnie, żebym odstrzelił ci Hipopotam. łeb. To ja. Nie cofnij się! Boże. Hej. Hej, to ja, Riki. Nie pamiętasz mnie? Pamiętasz mnie? Nie. Rok temu z wami jeździłam. Riki. Riki tiki, hura! Tamalo? No. Znaczy, Tamalo? Do Lost Lake? No, Ej, właśnie. czekaj, czekaj, czekaj. To nie wiesz, gdzie my jesteśmy, chłopie. Właśnie tak. Jak się miewasz? Buzary, wszystko w porządku? Beznadziejnie. Zajebiście, nie wygląda tak. To wciąż nie daje ci prawa kraść naszych rzeczy. Żartujesz sobie, spójrz na jego łapę. Co miałem niby zrobić, he? Ja nie wiem. Mogłeś zapytać? Mógłbyś zadzwonić? Jezu. Spójrzcie na siebie, motorowcy. No co? Postrach włóczęgów w syfie, tak? A teraz wracacie na kolanach do żelaznego Majka. A, no o ile wam pozwoli. Weź spokój. Pomóż mi go zabrać do Eli. Tego Idziemy. wrzuć się kurde na motor. No chodź, chodź, spróbuj. Nie chcę twojej pomocy. Boże, ten nie chce twojej pomocy. Ale chodzi, nie chce twojej pomocy. No szybciej. Tak, buzer, Riki. Nie dowierzam. Dobra, jademy. Chodź. Buzor. Chodź. No to prowadź pani. Zaraz, gdzie jedziemy? Adi powiedziała, zgodziła się obejrzeć twoją rękę i zobaczyć, co da się zrobić. Co? Nie! Nie, nie zabierzesz mnie do żadnego cholernego obozu. Nie Ich mogę obejdź. jeździć do cholery. Nie. Nie! Cholera! Buzer, to tylko na kilka dni. Dostaniesz coś na tę rękę i wtedy... Pojedziemy. Nie! Wiesz, jak tam jest, Dick. Nie! Nie myślisz trzeźwo! To nie Hot Springs! To Lost Lake! Żelazny Mike! Pamiętasz go? Żelazny Mike? No. Zginiemy przez niego. Mówiłeś. To było dawno temu. Rozbudowali swoją miejscówkę. Mają teraz więcej ludzi. Wszyscy umrzemy w pizdu. Dawno nas tu nie będzie, zanim dojdzie do czegoś takiego. W obozie jest jedyny lekarz w promieniu wielu kilometrów, no więc Adi, No. słuchaj, ona ci pomoże. Tylko kilka dni, a potem No. pojedziemy stąd w pizdu, na północ. Jak Pindu. mówiłeś, spierdolimy stąd. No, dobra, pojedziemy na północ. Zostawimy za sobą ten burdel. Kolejny burdel. Będzie burdele. No, wyskakuj mi. Dobra, to ja wracam sprawdzić, jak się mam. Zobaczymy, jak się czuję.
Tchórz. Tak, święte słowa. Co zajmie? Długo. Zajmie będzie na chodzie, w sensie. Czyli jak długo tu zostaniesz? Mamy antybiotyki, ale... A, nie wystarczy. Nie wystarczy. Jeśli Mike was przyjmie, Bus może z tego wyjdzie. Może. Takie szerokie, dalekie. To co się stało? Gdzie aż tak poparzył sobie rękę? Nieczyści. Zabijaliście się na Wieczystych, na południe od Belknap. Dawna znajomość. Jezu. Słyszałam, że sami sobie robią coś takiego, ale nie tylko... Dla przyjemności. Buzer nie był żadnym cholernym rekrutem. Macie jakieś fajne brońki? Z nim jak żelazny Mike. Daj spokój, Ricky. On tego nie rozumie. Carlos nie dotrzyma żadnej umowy z Lost Lake, a przynajmniej niezbyt długo. A Mike, on po prostu tego nie widzi. Widzi więcej niż ci się wydaje. Zawsze miałeś w sobie dobro, Dick. Tylko robisz co możesz, żeby je w sobie zdusić. Dzięki za wotum zaufania. Ale wy tu macie wesoło, kolorowo. Jak fajnie. My idziemy do tego żelaznego Majka, czy gdzie? No, otworzysz? A ja też sobie otworzę. Czemu by nie? Nie możesz wierzyć w żadne jego Kizo, o Boże. Adi jest miękka. Mike, nie mamy nawet dość zapasów. Aha, i też jest Mike. A co dopiero dla pieprzonego Kalego? To nie jest Kalego, może pracować. I moim zdaniem trzeba ich stąd wykopać. Mike, my tacy nie jesteśmy. Jest. Posłuchaj się. A ty co? Masz dość robienia za podnóżek Tucker? Raymond, przestań. Nie nazywaj mnie tak. Zaczyna mnie to wkurwiać. Ohoho, panowie, spokojnie. Widzisz? Dobrze wiesz, co to za skurwiel i wiesz, do czego uspokój jest... się. A ty? Ty też. Schowaj tę zabawkę. O, weź zabaweczkę, jak tatuś mówi. Nie, ja się to nie bawię. Nie, idę, odchodźcie. Odchodźcie. To Dickon przyprowadził tę dziewczynę. Tak, wiem. No. I wiem też, jaki to człowiek. Co ma na sumieniu? No, weź się uspokój. Nie. Ricky? Albo ja! Wszyscy żyliśmy w syfie, Skizo. Wszyscy robiliśmy rzeczy, których się wstydzimy. No, ale pewnie tak, no. Potrzebujemy więcej ludzi. Nie, jedną chwileczkę. Potrzebowałbym tylko kilku dni i trochę antybiotyków. A ty zaś swoje. Zrobię, co się da. Jasne, Mike. Cokolwiek powiesz. Odcinam się. Chodź ze mną. Dobrze. Nie ufam Nawet ci. Nie zaczynaj. Tylko się tam nie pogryźcie, proszę was. Dobra, co tam? Pożyjemy, zobaczymy. Cię nam przedstawią postacie. Ricky wspomniała, że nie robisz już kursów dla Tucker. No nie. Mama trafiła tutaj zamiast tam. Wybacz, że wcześniej cię okłamałem w sprawie tych kursów. No, tak jakoś wyszło. Ty i Bill. Nie wiem. Mówiłem już. Czas się rozmywa. Jeżeli ludzie nie zapuszczą korzeni, no. Nie zaczną wytwarzać żywności, to na wiosnę nie będzie co jeść. Jeśli pomożesz Buzerowi i pozwolisz nam zostać tutaj, aż będziemy gotowi do drogi, to jak mówiłem, zrobię dla ciebie wszystko. Wszystko. Chciałem, żebyś wiedział, że jak tylko go poskładają, skołujemy trochę sprzętu i wyjeżdżamy na północ. Na północ? No. Niedaleko Smithrock. Wiesz, Buzer jeszcze tam nie był, więc może... Chyba najwyższa pora zostawić to wszystko za nami. Nowy początek, co? No, powiedzmy. A teraz idź. Muszę trochę pomyśleć. Gdzie mam iść? Który mam iść za tobą? Niech Ricky odezwie się do mnie, gdybyś czegoś potrzebował. Dobrze. Obóz żelaznego Majka, Boże drogi. Malowanie. Kusze Włóczęgi. No, raczej już mam kusze Włóczęgi.
rozmawiaj z Adi, może zerknijmy sobie umiejętności, zaraz sobie go użytkujemy. Oczywiście na broń dystansową. Zresztą przeładowanie, broń, zresztą skupienie. Zdolność broni dystansowej. Niech i będzie. Dążymy do tego punkcika. Ilość amunicji. To się bardzo przyda. Na zębiury. Dobrze, chciałam sprawdzić. Aha, co wy macie z motorem? B, co wy macie za bronię w obozie? Zaraz będziemy wiedzieć. Tu macie ten warsztat cały, co to jest? A, to jest Ricky, okej. Okay. To tam u pana mechanika. Mechanika, wydajność. Tak, też będą mieli dodatkowe rzeczy, tylko musimy punkcik zaufania u nich mieć. No, przydadzą się torby, kurde mać, piękne. O, ten bak jeszcze większy będzie, więcej paliwa mieści się. Zawieszenie lepsze, miam, miam. Nitro to tak średnio mnie tam to. O, pewnie będziemy mieli. Wygląd. Dobrze, nie będę teraz takich rzeczy oglądać. Dobrze, jeszcze brońki chcę obejrzeć. Brońki jeszcze chcę obejrzeć. Tu jest ktoś. Cześć. No hej. Hej, mam pytanie. Co tam? Bo wczoraj przyjechaliście z Ricky i... No? Co za gość? Buzer. Podoba ci się? Ale ja zawsze mówię na niego buzer. Nie pytaj dlaczego. Nie chciałam, znaczy się... Chciałam. Nie będzie? Zatrzymałam się na chwilę u Adi. Nie wyglądał za dobrze. Pacyfikator, a, ale pyszny. Aha, co, mówię, kurde. Był specjalne wojsko. Daj spokój, okay? Poważnie? Shotgun? Szpon. Dobra, okay. Mam coś ładnego. Dobrze, idziemy do Ricky, nie, do Adi. Tam z Ricky, ale jak tam te zadania nasze? Strefa lęgowa i kamp aż świrusów. To będzie świrusów wyciachciać. Ale może najpierw to. Deacon? No, hey. Co tam? Wszystko w porządku? Co się stało? Chciałem sprawdzić, co u ciebie. Okej. Okay. Przyszedłem spytać, czy ty czegoś nie potrzebujesz. Znaczy się do szpitala. O! W zasadzie to wszystko się nam kończy. Zbieraj wszystko, co możesz. Przydałoby się więcej leków, sterylnych bandaży, przyrządów. Masz. Masz, ubierz maseczkę. Tu znajdziesz wszystko. Nóż Listona? Tak, podczas wojny secesyjnej używanego podczas operacji. O! Operacji? No wiesz, kiedy nie było znieczulenia albo laudanum. Ohoho. Zapisałam ci, gdzie możesz znaleźć coś takiego. Ohoho. To broszura z punktu informacyjnego Sherman's Camp. No to miejsce aż roi się od świrusów. Zobaczę, co da się zrobić. Dobrze. Ale i tak masz iść tamtą stronę, to co marudzisz, narzekasz i płaczesz. Dzięki. Chłopie. No, dzięki. Cichu, patrz. Dobrze, podjedziemy tam. Bo i tak tam stanie. Znaleźć nóż Listona. Nóż Listona. Sherman's Camp. Będzie się tam działo. No, będzie się działo. Dobrze, mamy fabułę. Gdzie mamy? A. Dobrze. Jak tam mapa? Aha, w ogóle to jest w strefie lęgowej. Zajebiście. Zajebiście jedziemy. I kucamy. Zanim pojedziemy. Ile tam mam paliwka? 100% spoko. A, co ty? No ja, no. Ulepszymy sobie u nich też motorek. Jak widzicie. Kuźwa mać. O, hej, chwila.
No chwila, kurde. Znalazłem twojego człowieka. I co, żyje? Ledwo co, wraca do was na piechotę. Lepiej wyślij po niego. Tak zrobię. No. Dziękuję, synczo. Bez odbioru. Co tam jest za zapytajnik śmieszny? Jak zaraz się wpakuje w jakieś dziadostwo. Mordercy! O, Jesus. Chłopcy, muszę pomóc. Kamienie w niego, tak. Tak. No i ładnie. Jest ktoś na tym kanale? O, Brian. O, wow. Tak, tak. Tu o Brian. Wciąż masz na czas. Ja pierdzielę. Nie. O, Brian. Wilk mnie gryz. Coś mi przerwało. Tak, tak. Tu o Brian. Wciąż masz nasze radio. Dobrze. Okej, okay, słuchaj. Spróbuj. Kuźwa mać. Słyszę wilka, ale nie... To przez wilka. Padło. Można jeszcze raz? Ja cię kręcę, jeszcze jeden leci. Tak, tu o Brian. Ja masz nasze radio. Dobrze. Okej, okay, słuchaj. Spróbuję ci pomóc. Dowiedzieć się czegoś o tej kobiecie. Sara Whitaker. Umieściłem ją w waszym helikopterze na północy. Tak, tak, tak. Wilk mi psuje grę. Musisz coś dla mnie zrobić. Kuźwa mać. Ja mam ci jeszcze strzelić. Co takiego? Chcesz czegoś ode mnie? Słuchaj, twoje radio ma cyfrowy wyświetlacz. Wyślę ci zakodowaną wiadomość. Współczętne. No. Spotkajmy się tam. Dobrze. O Brian, o co tu do cholery chodzi? Bez dyskusji, dobra? Jak poprzednio, wszędzie naokoło będą żołnierze Niro. Nie da się zauważyć. Dzięki. Dobrze, potem. Ktoś tu był, ale gdzie ktoś ten jest? Ktoś sobie czasem nie skoczył na dół. Vic, tu Tucker. Jesteś tam? Spieprzaj. Tucker, no jestem. Zgaduję, że masz dla mnie kolejną robotę. No dobra, wpadnę do was, bez odbioru. Do 100 lat. Nigdy. Nigdy. O Boże. Nigdy nie podjadę, zapomnij o mnie. Daleko to jeszcze? Ja w ogóle jadę. Czemu nie mam mapy? Mapa. No kawałek jeszcze. Dobrze, tam niedaleko gdzieś jest strefa lęgowa. Czy tu nie jest paliwko? Mogę się zatankować? Mogę się. No to jazda. Zapomniałem, że miałam na chwilę. O, tam coś zapytałem. Sherman's Camp. Coraz bliżej. A tu co się podziało? Kurwa, racja. Muszę dokończyć wypalanie gniazd. Wypalanie gwiazd. Gwiazd. Czyli kurczę gwiazd. Dobrze, wypalimy sobie gniazda. Gwiazdy. Tu coś jest. No i jestem. Tu będzie gniazdo. Gniazdo. Musi gdzieś tu być. No jest, tu przed tobą. Czuję. Kolejne gniazdo. Trzeba je spalić. Dobrze, spalmy. Punkt informacyjny. Muszę dostać się do środka. Tak, ja mam tam rzucić. Tylko się... Siebie nie podpal! Wiedziałam. Wiedziałam, że się podpalimy. Ile was tam jest, kolegów? No chodź tam, mam trochę amunicji, więc mogę poużywać. O, mamy taki krzyżyczek, się robi niebieski. Trafiła, to był cud. No chodź. Czy to w ogóle było gniazdo? A raczej tak. Halo, halo. Cs.
Super, że mnie nie zobaczyłeś. Oż ty mi mistrz uników, gościu. O, aż dwa dostały. A ty po co na ten... Po co na ten kontener żeś skoczył? A, coś tu jest u góry. Bardzo ciekawa. Tak, jakaś apteczka. A to co? Mołotow. Ja są jeszcze te... Te gniazda całe. Aha, tam w tamtą stronę jest ten. Zadańko. Zapomniałam, że ty nie potrafisz zjechać. No bywa, no. Dobrze, gdzieś ten nóż powinien. Dokończę wypalanie tych gniazd. Dobrze, zrobimy to za jakąś... Ile, co, kto? Open, a którędy się wchodzi? Jest zabite, to jest zabite... nie, raczej tędy też nie. Zamknięte drzwi. No ciekawe dlaczego. Nie, tędy nie, tu są zabite drzwi. Raczej nie będę skakać, tu są ten... Aha, no tak. Dobrze, tak trzeba to zrobić sobie. Musi gdzieś tu być. Tu jest. Nie, nie bardzo. O, wszystko pokrudli. To tutaj. W sumie niewiele zostało. No. Wszystko rozkradli. No niestety tak. Mało co zostało. Tu coś jest. Nie, wcale nie słychać. Nóż Listona. O to chodziło. Muszę oddać go Adi. O, to jest jakaś maczetka. To puste. Zębia, jak otworzysz mi drzwi? Dobrze, mamy wszystko. Chciałbym jeszcze może te kurcze gniazda kasować. Tylko gdzie one będą? Gdzieś w tej okolicy. Tu było jedno, tu? Raczej nie. Tu też... Tu? Może? Wygląda jakby miało być. Ale nie ma. Kurde. Jeszcze może być gniazdo, boże, kto mi coś tam pipka. No nie, no wyglądał jakby był, ale tu nie ma, widzicie. Może cofnę się pod motor, gdzie jest mój motor? W wielkim budynku będzie. Tu było jedno. No i trzeba podjechać, objechać całe miasto. Adi, mam ten nóż, którego szukałaś. Dziękuję, Deacon. No raczej nie. Masz pojęcie, jak bardzo go super. Żaden problem. Do usług. Dobra, tu też nie widzę, żeby było miało być jakieś gniazdo. Tu pewnie, w tym. Tu, o. Boże, tak lecisz na mnie. Oż ty w życiu. Kurka. Dobra, mamy to. Dobra, w takim razie jeszcze jedno. Smród gniazda. Musi być gdzieś tutaj. No tu przed oczami masz.
beznadziejne użycie. Jejku, drzewo! Kolejne drzewo, które mnie chce zablokować. Jezus Maria, zębiaczki. Dobra, mamy to. Jeszcze coś leci. Dobrze, gdzieś jeszcze jedno zostało. Nie, tu nie akurat. Tu nie ma. No wydawałoby mi się, że tam było, ale... No nie wiem, no widzicie. A tutaj nie, to jest pizza. Tu się spalił ten budynek. I jeszcze będzie. No bardzo mi to tu pasuje, ale... Tu. Tylko gdzie? Gdzie? U góry byliśmy i tam nie ma nic takiego. Nigdzie nie da się przejść, wejść i tak dalej. Dobrze by było to załatwić, tą ostatnią gniazdo. Tutaj nie sądzę. O nie. Nie ma tu. No to gdzie w takim razie, kurczę? Jak gdzieś pod ziemią schowali, Tu byliśmy, tu też byliśmy. Tam ta pizza, tam jest to zamknięte, znaczy spalone to. Pewnie gdzieś z boku, pewnie jeszcze gdzieś w tą stronę będzie coś. Ja mi pokazuję tu. Gniazdo, gdzie jest to gniazdo? Na dachu, co? Czyżby? Tam się na dach da wyjść. A to jest pytanie. A bo tu było to jedno, ale tak to pokazuje, jakby to miało być na dachu tam gdzieś. No mogłoby coś tam być. Dobrze, tylko teraz kurde wyjście na górę, jak ja tam mam wejść? A tędy. Aha. Super. Super jesteś. Zajebiście, no. No, tu mam ostatnie gniazdko. Dobrze, mamy wszystkie. Dobrze. Ładnie. Wracać się tu, kurczę, tylko po to, żeby to jedno gniazdo, to tak, no nie bardzo. Tak mamy zrobione. Czekajcie, co tam leżało? Bandaże. Chyba mogę coś z tego zrobić. Rodki. Dobrze, możemy spadać stąd już. Tak. Dobrze, może dam sobie nie to. Szybką podróż może. Szybciej to nam zejdzie. Na razie wszystko mamy.
ty wjechałeś tym motocyklem? Nie, oczywiście, jak zwykle, zostawiać gdzieś z boku. Ktoś idzie. Raczej jedzie, a nie idzie, no dobra, niech ci będzie. To ten włóczęga. Psy! Włóczęga. Więc kilka miesięcy temu byliśmy tu szalonego u niego. No wiesz, zbieraliśmy... Masz nóż. Hej. A, to chyba ten nóż, którego szukałaś. Bardzo ci dziękuję. Spoko, żaden problem. Super, nie ma za co, hura. Dobrze. Ktoś tam potrzebuje naszej pomocy. Aha, na spotkanie z O'Brienem mamy. O Boże. Trzeba będzie wrócić. W Rogue Campie, Alice. Aha, tu gdzieś jest, co? Tu jest ten O'Brien cały. No nie no, wrócimy się może tam do tej śmiesznej. No nic, skończymy sobie zaciągnąć na odcinku, tak, pojedziemy tam do Hot Springs, zobaczymy o co Kaman, o co chodzi, co ona zaś chce ode mnie. No i się jakoś to, mam nadzieję, że rozwiniemy i kończymy tam ten obóz, no bo oni tacy, chociaż tam jest jeszcze do trójki reputacji trzeba tam podbić, więc no nie wiem, zobaczymy. No nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało, komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami, ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Days Gone. Dzięki, cześć!